Dziś jesteśmy w Młynkach, w rodzinnej miejscowości matki Józefa Czechowicza. Będziemy gotować bigos, jedną z ulubionych potraw Czechowicza. Bigos to jedna z potraw, która błyskawicznie zadomowiła się w polskiej kulturze, ale również w polskiej literaturze. Jeżeli przejrzymy pod tym kątem książki, wiersze, poematy pisane od czasów staropolskich aż po wiek XX, to odnajdziemy bigos m.in. na kartach pana Tadeusza, Adama Mickiewicza. Wspomina o nim również wielu innych pisarzy XIX wieku, m.in. związane z Lublinem Pol. Będziemy gotować według receptury staropolskiej z kapusty kiszonej, nie kwaszonej, tylko kiszonej. Suszony borowik moczony od wczoraj. Śliwka polska namoczona w winie, wczoraj zalana. Wędliny, mięso świeże, wędliny świeże, nie przegląd lodówki, tylko świeżo wczoraj uwędzone. O bigosie pisał również Czesław Miłosz, czyli noblista, który uważał, że nie tylko sam fakt spożywania wspólnie potrawy, ale również skomplikowany rytuał gotowania, przygotowywania, współdzielenia miejsca przy stole z innymi biesiadnikami, domownikami, odgrywa niebagatelną rolę. To znaczy, bigos był taką potrawą, którą należało gotować długo, a ten skomplikowany, w stopniu niewielkim, ale czasochłonny proces zmuszał do różnego rodzaju interakcji. I te interakcje, rozmowy zostały udokumentowane na kartach literatury. Rozgrzejemy sobie patelnię, na której za chwileczkę przysmażymy boczek. Do kociołka wlejemy bulionu, żeby nam się również zagrzał. O, już od razu wrze. Zaczniemy od kapusty. Kapusta wyciśnięta, lekko przekrojona, włókna nie są za długie. Zaczniemy ją gotować w kociołku. Troszkę kwasu też możemy dolać, nic nie przeszkadza. I zabieramy się za resztę składników. Wacław Galewski pisał, że Józef Czechowicz odżywiał się dość swoiście. Pewnych produktów i potraw nie tolerował. Podobno nie jadł masła, nie lubił ryb, na widok homarów wpadał w popłoch. Natomiast najbardziej lubił jeść potrawy proste. Wśród tych potraw Gralewski wymieniał m.in. pospolite zupy, kapustę z ziemniakami, bigos, gotowane mięso, kotlety siekane. Myślę, że przynajmniej w pewnej mierze nasze upodobania kulinarne kształtują się w dzieciństwie. Tymczasem Czechowicz pochodził z rodziny biednej, niezamożnej, która wywodziła się ze wsi, miała chłopski rodowód. Zapewne już w dzieciństwie przywykł do prostych potraw, popularnych, często i chętnie przygotowywanych, m.in. w środowisku wiejskim. Stąd być może jego skłonność do tego typu kuchni, również w późniejszych latach. Jak już nam się patelnia rozgrzewa, pokroimy boczek w grubszą kostkę bez skóry, żeby był widoczny w naszym bigosiku. Ta patelnia, podejrzewam, że już się nagrzała. Także przerzucamy wszystko na patelnię i smażymy. Bigos to jest też taka potrawa, która zadomowiła się w literaturze z nieco innego powodu, nie jako temat, ale jako nazwa gatunkowa. To jest dość zaskakujące, ale już w starożytności był znany gatunek, który nazywano centon. To był zbiór różnego rodzaju cytatów, fragmentów, coś takiego, co od XX wieku jesteśmy skłonni łączyć z poetyką kolażu, albo też wizualnie z fotomontażem.
Natomiast bigos stał się nazwą gatunku literackiego, w ramach którego gromadzono różne, niekiedy sprzeczne, ale jednak zbierane na kartach jednej księgi, jednego zeszytu, jednego brulionu cytaty, wspomnienia, fragmenty rozmów. Jak widać, mamy pomocnicę Zuzię, dalej jest Juzia. I tak, o, coś damy, damy ci zaraz jabłuszko. Proszę bardzo. Zuzia, teraz nie chcesz? To na później. Rodzice Czechowicza pochodzili z podlubelskich wiosek. Jego ojciec, Paweł Czechowicz, pochodził ze wsi Żuków pod Krzczonowem, natomiast matka, Małgorzata z Sułków, ze wsi Młynki, niedaleko Końskowoli. Poznali się w Garbowie. Po pewnym czasie wzięli ślub. Po kilku latach Paweł Czechowicz otrzymał posadę woźnego w banku handlowym w Lublinie. I wtedy rodzina Czechowiczów przeniosła się do miasta. Kapusta już zaczyna się gotować. Zabieramy się za kapustę słodką. Musimy kapustę poszatkować dość grubo. Za drobna nam się rozleci. Pilnujemy boczku, żeby nam się boczek nie spalił, ale nam się dobrze równo przysmaża. Gruba, żeliwna patelnia, dobra na ognisko. Takie patelnie były używane kiedyś. Nasze babcie, nasze dziadkowie używali. Także sprawdzone. Podsmażony, dobrze podsmażony boczek wrzucamy do naszej kapusty i smażymy. Zaraz będziemy się zabierali za smażenie reszty wędlin. Podlejemy jeszcze bulionem. Duży ogień na ognisku, tak żeby nam to wszystko nie wyparowało, nie przepaliło się. Od czasu do czasu musimy zamieszać, tak żeby nam się ta cała kapusta razem wymieszała. Boczek da nam troszkę już tłuszczu, także w tych warunkach na pewno nam się to nie przypali. Matka Czechowicza do końca życia utrzymywała bardzo bliskie kontakty z rodziną mieszkającą w Młynkach. Czechowicz również często jeździł do rodzinnej miejscowości swojej mamy. Napisał dwa artykuły zatytułowane Dawne pieśni młynkowskie oraz Młynkowskie przyśpiewania, w których zamieścił informacje na temat historii i języka wsi Młynki, badał nazwiska jej mieszkańców, opisywał tamtejsze obyczaje. Młynki, rodzinna miejscowość Małgorzaty Czechowiczowej, to było miejsce niewątpliwie dla Czechowicza bardzo ważne, istotne. Świadczą o tym między innymi teksty, o których wspomniałam. Jeden z tych tekstów rozpoczyna się zresztą słowami, które nieco przypominają początek baśni. O mile od uroczych puław, na krańcowych stokach Wyżu Lubelskiego, wśród lekko sfalowanych, niezbyt żyznych pól, leży wieś Młynki. Wiejska kiełbaska dobrej jakości w dość grubą kostkę. Jestem zwolennikiem krajania w grubą kostkę, żeby było czuć mięsa, wędliny w bigosie, żeby nie zrobiła nam się mama łyga. Zresztą teraz mamy takie warunki polowe,
Musimy uważać na drobno pokrojone rzeczy, żeby się szybko nie przypaliły. A nasz ogień. Bigos jadali również literaci, z tego względu, że on był daniem dość łatwo dostępnym, zarówno jeśli chodzi o sposób przygotowywania, jak i, co było bardzo ważne, nie kosztował zazwyczaj dużo i był doskonałym uzupełnieniem różnego rodzaju biesiad literackich, spotkań przygodnych. Na przykład Józef Łobodowski, czyli jeden z takich bardziej znanych twórców bohemy lubelskiej międzywojnie, wspomina, że kiedy spotykał niektórych poetów, to zazwyczaj świętowali wspólne spotkanie w lubelskich kawiarniach, restauracjach, przy Bigosie i przy różnego rodzaju trunkach, które to spotkanie uświetniały. Kolejny etap gotowania naszego Bigosu to jest surowe mięso. Dlaczego surowe mięso? Surowe mięso przede wszystkim dobrej jakości, świeżutkie, powinno być błyszczące. Surowe mięso Bigosowi nada mięsnego smaku. Tutaj mamy łopatkę, widać, że świeża, błyszcząca. I również kroimy ją w kosteczkę. Może to być schab, może być szynka, byle było świeże, surowe. I również w kosteczkę podsmażymy razem z cebulką. Oczywiście podsmażymy na smalcu, wydobędziemy ten właśnie mięsny smak i Bigos będzie czuć, że będzie w nim mięso. Kolejną rzeczą, którą będziemy dodawać do naszego Bigosu, są grzybki. To jest suszony borowik, tak jak wspomniałem na początku, namoczony od wczoraj. Przesiekane, także nie są za grube, no, nie są też za drobne te kawałeczki. Wrzucamy do naszego bigosiku, razem, co ważne, razem z tą wodą, bo w tej wodzie po namoczeniu jest cały smak. Następnie śliwki. Śliwki namoczone w winie. Zrobimy tak, że to wszystko wyrzucimy na patelnię, żeby zebrać smak z patelni. Podgrzejemy chwilkę na ogniu. Odzyskamy to, co najlepsze. A najlepsze w tej patelni jest to, że zostały jeszcze smaki za czasów naszej babci na tej patelni. No, teraz czuć wyraźnie wino. Myślę, że już cały alkohol nam odparował, więc możemy wlać to, co najlepsze. To, co najlepsze nam już zostało z wina i ze śliwek. I to już prawie że ostatni składnik naszego Bigosu, oprócz przypraw. Chwilkę poddusimy nasz Bigos i będziemy przyprawiać. Niech te smaki nam się przygryzą. Zabieramy się za nasze przyprawy. Co my tu mamy? Pieprz, liść laurowy, ziele angielskie. To mamy te najważniejsze nasze przyprawy do naszego staropolskiego Bigosu. Pieprz zgnieciemy w moździerzu. Najlepszy taki jest właśnie świeży pieprz. Świeżo gnieciony, nie straci aromatu. Już czuć nawet na tym wietrze, że jest bardzo aromatyczny. Ważnym też jest jałowiec w kuchni staropolskiej. Jałowiec też był używany, był dostępny przede wszystkim, także użyjemy sporo jałowca, wydobędziemy smak i aromat. Liść laurowy i ziele angielskie. Ziele angielskie w całości,
przyprawy nasze mamy już skomponowane i teraz wszystko do kociołka. Liść laurowy, ziele angielskie, jałowiec i nasz zmielony pieprz. Nie musimy się obawiać, że naszych przypraw będzie za dużo, ponieważ mamy dość sporo tego bigosu. W końcu coś posmakowało naszej Zuzi. Miał być krem z dyni, a to proszę, już po dyni. Nasz bigos już nabiera swoich wartości. Aromat grzybów, przypraw unosi się po całej okolicy. Został nam jeszcze jeden składnik ważny. Będzie to kwaśne jabłko. Zrównoważy smak, doda troszeczkę kwasowości. Jabłuszko dodamy na samym końcu. Jeszcze chwilę poddusimy i nasz bigos będzie gotowy. Zuzia. Jabłuszko. Zuzia. To już ostatni składnik. Teraz uzbrajamy się w cierpliwość. Po 3 godzinach nasz bigosik jest już gotowy. Możemy serwować. Aromat przepiękny. Kapusta zrobiła się mięciutka. Wędliny soczyste. Grzybki widać, było ich bardzo dużo. No i przede wszystkim pachnął. Zapach niesamowity, nawet na tym wietrze czuć. Do bigosu jest dodane troszkę więcej słodkiej kapusty. Myślę, że Czechowicz, nasz bohater, by się takim bigosem zachwycił. Przepyszne. Ziołek, masz, i dla ciebie coś tutaj zostało. Masz troszkę kapustki. Trzymaj, masz. O, ty nie odmówisz.